klientka bez maski, kasjerka ukarana. Jest reakcja MZ nie obsłużyła klientki bez maseczki i dostała grzywnę. Rzecznik MZ, dołoży się. Jeżeli będzie taka potrzeba, nie widzę przeszkód, żebym się dołożył do tego mandatu, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, w odpowiedzi na pytanie, czy dołoży się do grzywny dla ekspedientki, którą sąd skazał za nieobsłużenie klientki bez maseczki. Sąd rejonowy w Suwałkach skazał na karę 100 zł grzywny ekspedientkę jednego ze sklepów w tym mieście, która odmówiła sprzedaży artykułów spożywczych klientce bez maseczki. Już w maju wskazywałem, że przepisy, które określają obowiązkowe noszenie maseczek, nie mają wystarczającej podstawy ustawowej. Rząd nic z tym nie zrobił, mówił we wtorek w programie Gość Wydarzeń Adam Bodnar. Z punktu widzenia konstytucyjnego przepisy dotyczące obowiązku noszenia maseczek są wadliwe, podkreślił Bodnar. Nie możemy podejrzewać całego narodu o to, że choruje, zwrócił uwagę RPO. Reakcja na słowa RPO o tę wypowiedź był na konferencji prasowej pytany rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Każdy może zabierać głos, czy jest umocowanie w podstawie prawnej, czy nie. W tej chwili przepisy dotyczące obowiązku noszenia maseczek są uznawane. Jest domniemanie konstytucyjności tych przepisów. TK tym zakresem przepisów się nie zajmował, tłumaczył rzecznik. Jak dodał, przepisy dotyczące obowiązku zakrywania nosa i ust mają odniesienie do dwóch ustaw z zakresu covidowego. Dostanie od nas pełną odpowiedź, jeśli opowiedzi jakiekolwiek luki, na pewno dostanie od nas pełną odpowiedź o dokładnych umocowaniach, artykułach w ustawach, które odnoszą się do obowiązku noszenia maseczek i możliwości wydania rozporządzenia w zakresie zakrywania ust i nosa, podkreśliła Andrusiewicz. Są wyroki sądów. Z jednej strony jest wyrok, który mówi o karze dla ekspedientki, z drugiej strony jest szereg wyroków, w których sąd stwierdzał zasadność nałożenia mandatu za brak maseczki. Policja kieruje sprawę do sądu, sądy potwierdzają prawne zachowanie policji, co do upominania klientów choćby w sklepach. Jednostkowy wyrok z Suwałk nie jest żadnym wykładnikiem przepisów prawa w Polsce, oświadczył rzecznik resortu zdrowia.